Galeria Weneda jak zwykle nie zapomina o najmłodszych, ta więc została zaproszona na dzisiaj Opera i Filharmonia Podlaska, która przedstawi dzieciom bajkę o tytule Brzydki Kaczorek. Czy wy wiecie, kim jest Brzydki Kaczorek? Nie wiem. A wy wiecie, kim jest Brzydki Kaczorek? Kaczko. Kim jest Brzydki Kaczorek? Za chwilę się dowiemy. Nie chciałbym tak wyglądać. Okropność. A ten dziób, jakiś taki krzywy. Kanciasty! Czy to nigdy nie przegląda się we wodzie? Może się boi! Mogłoby nie przeżyć tego widoku! A jak się odezwie? Mówię wam! Skrzeczy jak wrona! Nie pozwalaj sobie, co? A widzieliście, jak się rusza? Ciekawe, skąd to się tutaj wzięło? Ponoć wykluło się w domu na wzgórzu. Pani kaczka go wysiedziała. Gram postać w Brzydkiego Kaczorka. Kaczorka, który jest osamotniony, ponieważ został wyrzucony z własnego podwórka. Jest osamotniony i chodzi po świecie sam i spotyka różne postaci. Spotyka żabcie na swojej drodze, spotyka złotą rybkę i każda postać, tak samo spotyka jeszcze wronę i prosiaka, i każda z tych postaci uczy kaczorka, że trzeba cieszyć się życiem, że tak naprawdę każdy z nas ma swoje jakieś piękno. Wrona jest, można powiedzieć, takim szefem bandy, ale ta banda jest tylko dwuosobowa, bo należy do niej prosiak i wrona. I to jest taka sytuacja, w której spotykamy kaczorka, troszkę się go boimy, bo jest kimś nowym, kimś, kogo nie znamy, no ale okazuje się, że też ma takie same problemy jak ta nasza dwuosobowa banda, że też nikt się nie chce z nim bawić, bo z nami też się nikt nie chce bawić, bo ani śpiewać nie potrafimy, ani nawet na bramkę nas nie chcą wziąć, jak w piłkę grają. Także jesteśmy takim, można powiedzieć, taką grupą odtrąconych. No i okazuje się, że kaczorek też jest odtrącony, więc staramy się podzielić z nim swoimi doświadczeniami, tymi złymi doświadczeniami i pocieszyć, że będzie lepiej. Zaproś kolego, lecz wtedy jak kosmar, to zawsze powraca. Niech lepiej ten grubas nam głów nie zawraca. Czy loty tu będą, czy w ziemi grzebanie? Na wronę nie czeka się nigdy, mój panie. Gdy inni biegają, latają i co co, to zawsze ktoś powie, a wrona tu po co? Moja postać jest bardzo zwariowana, szalona i jak widzieliście bardzo energetyczna, więc mnie to jak najbardziej odpowiada i odnajduję się w tym w 100%, tym bardziej, że jak Państwo widzieli, dzieci również reagują i współtworzą ze mną tą scenę, więc to jest... No właśnie, to jest naprawdę niesamowite, że mogę razem z nimi łapać interakcję i współtworzyć scenę, tak? Nie słyszałeś nigdy bajki o złotej rybce? Nie słyszałeś! Złota rybka spełni 3 życzenia każdego, kto uratuje ją z sieci, złowi albo wypuści z powrotem do jeziora. To ja! I to jest etos złotej rybki. Co? Etos.
z greckiego zwyczaj lub usposobienie. To obowiązujący w danej społeczności zbiór jasno wyznaczonych wzorów postępowania, określający wartość tej społeczności oraz kształtujący jej styl życia. Po prostu, jeśli złota rybka nie chce być świnią... Nieładnie mówić świnia. Widzę, że gadałeś z prosiakiem. Więc po prostu złota rybka musi spełniać życzenia. Złota rybka, spełniamy marzenia. Mów, czego chcesz. Ja mam przyjemność być tutaj drugi raz i powiem szczerze, na początku nam wydawało się, że tu będzie troszeczkę taki chaos, ale już dzisiaj wszyscy byli skupieni, słuchali, reagowali na nasze teksty, na nasze sceny, więc naprawdę było świetnie. No w bajkach o złotej rybce nie było PlayStation. Nie było. Nie było tabletów. Były? I nie było iPhone'ów, tak? iPhone? Aha, ale ty będziesz potrafiła spełnić życzenia? No ale czy ja jestem złotą rybką? No więc na pewno umiem! Mów, czego chcesz! Ale wiesz co, ja się wstydzę, ja nie wiem czego... Niech cię gęś kopnie! Przecież możesz mieć wszystko! Wszystko? I wszyscy wstajemy! Wstajemy! I rączki w górę! Trzeba się poruszać proszę. Dziś pracusiem jest czyleniem. Dziś wystarczy twoje życzenie. Więc mów prędko, o czym marzysz. Jak to spełniasz 3 razy. I nie traćmy więcej czasu. Wszyscy, co masz zrobić, przecież wiesz. Pięknie, nim wylezie. Nieważne, czy masz świetnego iPhone'a, czy masz markowe ubrania, tylko to, co masz w środku i co prezentujesz samym sobą, bo wiadomo, że żyjemy w czasach, gdzie takich slapstickowych, gdzie tak naprawdę wygląd jest bardzo ważny, jest promowany, żeby być pięknym, szczupłym, szczególnie jak się widzi te wszystkie teledyski i reklamowe spoty, gdzie są piękne panie, piękni przystojni mężczyźni i wszyscy są tacy po Photoshopie, prawda? A tak naprawdę każdy z nas ma jakąś taką skazę, też zewnętrzną i chodzi o to, żeby każdy z tych młodych widzów, którzy przychodzą, zobaczyli, że tak naprawdę każdy z nas jest wspaniały. To moje podwórko, gdzie wszystko tak znane. To tutaj przyszedłem niedawno na świat. Tu wszystko co ważne zaczęło się kiedyś. Tu pierwsze me kroki stawiałem wśród traw. Tu siostry me były i braci też dwóch. Tu mama mówiła, kaczorek to zuch. Mniej piękny niż reszta mych dzieci to fakt. Lecz silny i szybki, prawdziwy zeń chwała. Spektakl Brzydki Kaczorek jest spektaklem, który graliśmy u nas na dużej scenie. Ta scena była celowo, specjalnie zrobiona, przerobiona na ten spektakl z basenem, który mieścił 16 tysięcy litrów wody i on był grany w ubiegłym roku. Wyreżyserował to Kuba Szydłowski. Graliśmy na widownię 400 miejsc po obu stronach basenu. Mamy takie możliwości na dużej scenie. Spektakl został zastąpiony nową bajką Adonis ma gościa i w tej chwili jest grany u nas Adonis ma gościa i najnowsza bajka, która premierę miała w ubiegłym miesiącu, Pinokio. Wielkie brawa dla Kaczorka! Wow! To ja tak naprawdę nie jestem Kaczorkiem? A nie mówiłam! To ja, prosiaku! Zobacz! Jesteś najprawdziwszym świecie łabędzie! Tak jest! Jeszcze
Jeszcze niedawno wciąż słyszałem brzydal. Zobaczcie, jaki szpetny, a ten jego głos. Skąd wzięła taka się ohyda? Niech zniknie, po co nam tu taki ktoś? A z tobą świat jest taki kolorowy, a w kalendarzu są jedynie dobre dni. Znikają smutki, masz przyjaciół nowych, gdy obok płynie taki ktoś jak ty. Tak dobrze, gdy ktoś cię pokocha. Krzyszkowska, proszę, wrona, jest czy stary pies. Już nikt nie powie, odejdź stąd wyloka. Miłości, przyjaźni, wielka siła jest. Jak podobała ci się bajka? Była fajna. A która postać akurat najbardziej ci się podobała? Kaczorek, żaba, wrona, może prosiaczek? Kaczorek. Która postać najbardziej ci się podobała? Kaczorek, żaba. Żaba, o, a dlaczego żaba akurat? Bo potrzebowała kaczorka. Cześć, chciałem zapytać, czy podobała ci się bajka? Podobała. A która postać akurat najbardziej? Łabędź. Łabędź. A Łabędź kim był wcześniej? Brzydkim kaczątkiem. Super, dziękujemy ci bardzo. Za nami muzyczna opowieść o tym, że odmienność, inność, wyróżnienie spośród grona znajomych nie jest takie straszne, a najważniejsze jest to, co jest niewidoczne dla oczu.